Ty to masz szybkość, Stefan, kurde. Lecimy. Ogono w górę, nie oszukuj nas w tym weekendzie, kurde. Siemandero. Siemandero, czarne kciuki. Witamy dzisiaj z Panamy. Dzisiaj będziemy eksplorować najbardziej znane wzgórze rozdartych serc. Będziemy szukać reliktów po Klincie i Słudzie i jego kompanii. No jest górka, nie? Działamy. Miłego oglądania. No dziura konkretnie, ale co, on tak z boku był, czy co? Nie, na samym dnie. Ole kurde, no. Musisz obróć? Jest medalion. A jakiś widzę, Pan Jezusek, ty. Licheński? Nie. Co? Herflikowski. Herflikowski masz, proszę, ładny medalion. Petardinho. No to pierwszy strzał Petardinho. Wieldzinie? Deus. Niby płytki, tak? Proszę bardzo. Rdze widać. No. To działaj. Kurde, ale to jest głęboko, nie? Z pół metra, jak nie lepiej. O, pitole. Uchyl rąbka tajemnicy. Jo, faktycznie, drzwiczki od pieca. O kurde. Ja. To tu pies chował. Ty, ale może tam jeszcze coś jest. Węgiel. Ty, szukaj opału teraz przy tych cenach. To jeszcze się zaczynają ciekawe znajdki. Nie dość, że widły na oko. Co ty masz? Klucze od Peugeota. Lew jest, nie? Pitole, no faktycznie. Zaraz zadzwonimy. Zaraz zadzwonimy, się zapytamy. No jest. Kluczyk od Peugeota. O, to ty masz. Światła się zapaliły. Chodź zejdź, bo ja już widziałem troszkę, kurde, ale nie chcę tego rozpakowywać. Chodź. Jest petarda. Akurat dzwoniłem do właściciela, zadzwonił o te kluczyki. Ja pierdzielę. Ale fajnie widać, ty. Nie wiem, co to jest. No ja kurwa już wiem. Chodź zobacz, kurde. Ojejku. Delikatnie, nie ruszam. Weź troszkę, kurde. Ale Petardinho, nie? Delikatnie, Woldi, kurde. Jest, kurde. Kurka, no. Widły, kluczyk i petarda. O, zobacz, ja ci dam głupi, kurde. Ja ci dam głupi. Dobra, dawaj, wrzucimy ją pod wodę. Ale co to jest za... To jest krzyż jakiś, krzyż w wieńcu. I patrzcie jeszcze, igiełka. Ale petarda. To jest ta przynależnościowa, co była. Tak? Coś takiego było. No to ja już mam dzisiaj dzień zrobiony. Żuwol. Atrex. Ale petarda. Co zrobiłeś? O, to Stefan nie oszukiwał. Piękna piąteczka. No to dzisiejszy wypad i ten weekend będziemy uważać chyba za udany, nie? Piątka tak mniej, nie? Wpada jedynka, dwójka. No. Ale jak ona jest taka już czerwonawa, nie? Aha. Polowanie na czerwone międzywojnie normalnie. Gratulation. Trz. Miejsce klimatyczne. Fajnie te drzewa wyglądają. Tego bluszczu, ale niestety przeszedłem ten lasek i pusto, wracam na łąkę z powrotem. Jednak wrócić na łąkę to jest na łąkę. Zaraz pierwszy sygnał na łące. Hej, 50 świecące. Piękna 50. Jest 50 fenigów adolfowe. O, to już z czasów Adolfinia. Także jest pierwsza monetka i zaraz 50. Fajne, ja lubię te monetki. One się rzadko zdarzają,
A jak wyjdą, to są zawsze takie jakieś fajne. Waldemarzu! A co masz za monetę? To 5 groszy z 49. Przejmujesz klątwę PRL-u! Waldemarzu! Nie będę go wołał. O, ma 5 groszy, ja trafiłem teraz też 5 groszy. To jest to 49, tak? Nie. A, jakiś tam inszejszy, 50 któryś. No i dobra, jest 5 groszy. Z góry to mam dobry zwrok, nie? Widzę, że wyskoczyło. No i dobra, to takiego zwroku to ja nie chcę. 50 groszy, 49, teraz jest. No ale nie chcę już zaczynać znowu PRL-owo. Co znalazłeś, Waldemarzu? Ciekawego. Czyli zmieniamy. Sam zło. No i dobra, to zmieniamy. Zmieniliśmy na ulubione środowisko dzików, czyli las. No i mam pierwszy sygnał. Wielka landara. Wielka landara wyskoczyła. Łuseczka. I to jest chyba od deszki, tak mi się wydaje. Na bank. Też chyba to będzie od mankietu, może taka spineczka, ale jakaś, o, nie? Czekaj. Albo jakieś zapięcie od czegoś. No od mankietu raczej chyba nie. Może jakieś zapięcie, co chyba... to się rusza? O. Klips to mógł być. Albo klips, o. Duch, nie? No, o, a z tej strony mógł być wysadzany jakimiś kamykami, faktycznie, no. Teraz trochę jestem w szoku, wam powiem, i wy będziecie musieli powiedzieć, czy podzielacie moje zdanie. Kurde, jakaś kostucha? Tak wygląda, nie? Jakby jakaś taka... Tu kurczę, czaszka, coś takiego wygląda, nie? Albo ja mam taką wyobraźnię, albo wtedy grono 15 tysięcy osób, które to obejrzy, potwierdzi, że tak samo. Nie wierzyliście, że on to na prostych nogach robi. No przecież robi na prostych, nawet nie ugina. Ty masz kolana w ogóle. W drugą stronę, jo. Co masz? Tutaj akurat był śmieć. Ale tak zobacz, jaka piękna... Kaszubska Boratynka, w jakim stanie? No, jest piękna. Adolfinio. To gratulation. I portfelik, panie. Co? No. Gdzie? Chcesz rozpakować? Rozpakowuj. Ja? No. No dobra. Ojej, on się rozpadnie. To nic. Nie, to tu z tego... A, jest. No. Portfelik. I to wszystko. Ale skórka. No, oryginalna. Oryginalny, kurczę. Papierowe pieniądze pewnie, ale zginę. Może tak. Jest krąglinek. Jest krąglinek. A w krąglinku mamy co? A, guziol był. Guziolek był. Guziolek kurdemolek. Ja wam powiem. Chodząc po tym lasku, czuję się jak Mr. Lony, który również w swoim lasku buszuje już nie pierwszy raz, a sentny, entny i miliardentny. Także Lony, pozdrowionka, Krzysiu. Waldi, budujemy mosty dla pana starosty. Zbudował kładkę, no to idź. Ja nie idę, ty pierwszy musisz. Jo, ja mam iść pierwszy, żebym wpadł. No dobra, to weźmy pójść. Wygląda na solidną konstrukcję. Czekaj. Jak to się złamie, to ja jestem kurę utopiony. Dobra, idę.
poszedłem. Dawaj. Weź to przesuń trochę tam. Jak ja mam przesunąć? No to, bo ty strzelec to się zsunęło. Ja pitole. No to zejdź z tego. Masz, proszę. Ło, kurde. To się złamie, kurde. No to daj szybkiego kroka i się nie złamie. Bądź jak Flash. On sobie drugą deskę wykombinował teraz. Kurde, i widzicie, jakie to jest poświęcenie, żeby dotrzeć do lasku. No, no słuchaj. Głęboko tu jest. No głęboko, no Jezus. No teraz to już zdzierży. Pięknie. To przeprawa przynosi rezultaty. Dyszka, Adolfinio, ale to jest ładne. Bo to jest od mankietu, ale też tak dziwnie. Ale ładna jest. No. Chcesz mi zrobić szachmat? Ładna, fajne. No to ładne fanciorki. Gwiazdkę już za późno. Ale to jest ten taki, co ich tyle miałem. Taki, wiesz, płaski i z tym rancikiem takim wokół, nie? No. No to jest guziolek. Kurczę, no coś tu wychodzi faktycznie. Ładna krągłość, to ty dwa razy mnie nie musisz przywoływać. Zobacz, jak to wyszło. No ładne. Ładna krągłość wyszła. To a to guzik jakiś chyba, co? Chyba ja ma cycek z drugiej strony, nie? Albo... No jakiś guziolek musiał być. PRL to na pewno nie jest. Nie. I dużym nominałem, tak? Rado Tkacz mówił, że duży nominał wygrywa. Pozdrawiamy, Rado. Pozdrawiamy. Ty, wywołaliśmy PRL, kurde, ja mam 5 groszy. 59 chyba, pozdrawiamy. A ty? A ja Adolfinio, jedynka. A proszę bardzo. No i Petardinio. Ale ciągnęło mnie tu z powrotem. No jest piękna zielonka. O kurde. Ale śliczniak, solid. Piękny solidek. Ruski, gdański, elbąski. 1700 tam któryś. Pod solidem jest napisane. Solid, panie. Gdanian chyba. Chyba gdański. Śliczny. Ale petarda na sam koniec. No piękności. Mega, mega, mega mistrzostwo. Aż dziwne. Totalnie dziwne. Ale patrzcie. Arsène Lipin wpada. Fajna ziemia. Fajnie się kopie. No piękny jest. Piękny arseniaczek. Kolejny fancior. Na sam koniec, kurczę, ja już idę do samochodu, tu 10 metrów do auta i fanty zaczynają wychodzić. Zrobimy najazd jak u Spielberga, tak wiesz. I to jest podsumowanie dzisiejszego wypadu. Wreszcie są fenole, patrzcie, cały czas to pada. Są fenole, także, no nie no, klętwa PRL-u, ale odpuściła i tak. Ładna ta tutaj wpinka od mankietu, nie? Spineczka. Właściciel już mówi, że dawno tego Peugeota nie ma, także już nie chciał kluczyka. No, są fenolki, wiadomo. Jest piękny solidek, śliczny. No i kurde, ten deszcz to go tak zrobi zaraz, że już znowu na nim nie widzę. Specjalnie ładnie odsech, o jest. Gdanium, piękny solid gdański. No i chyba mój dzisiaj fan dnia. Wpinka, nie? Wpinka, którą już ustaliliśmy. Jej znaczenie była częsta melona, nie? Woldy, z wpinką. No, z wpinką kapelana. No, ale to nie jest to, nie? Tak jak mówiłem na początku, jest przynależnościowa, tak? Tak jest, także kochani, ustalcie, wpiszcie w komentarzach, my wiemy, ale taka zabawa dla was. Porąbali. Tam gdzie drwa rąbią, fanty się sypią. Dobrze.
No nie, jest fajnie, fajnie, nie? Tylko znowu pogoda taka się zrobiła, cały czas zacina, jak to mówił Forrest Gump, jak w Wietnamie, jest tyle rodzajów deszczu, u nas tak samo, jest deszcz z boku, deszcz z góry, deszcz z dołu, deszcz zachodni, deszcz wschodni, kurę, jesteśmy cali mokrzy, zawijamy się na katę. Wszystkie dzisiaj. Chyba jo. Także dobra, jak wam się podobał filmik, to wiecie, co macie zrobić. Czarne kciuki, subskrypcje. Nara, do następnego.